Dzień dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z przewodnika po The Surge. W tym odcinku wruszymy do baru Cloud 9, pogadamy sobie również tam z NPC-tami, a od przyszłego odcinka zajmiemy się lokacją Gideon's Rock, w której znajduje się jeden z najtrudniejszych bossów w The Surge 2. Poza odcinkiem powróciłem do zakładu karnego, tutaj gdzie zaczynaliśmy grę i udało mi się wyfarmić całego seta zespół Zola Policji Jericho. Premia za częściowy zestaw to jest zwiększona regeneracja wytrzymałości. Ten bonus niestety nie jest aż tak mocny jak w przypadku seta ochroniarza z The Surge 1, ale nadal wytrzymałość regeneruje się w całkiem niezłym stopniu. No i premia za pełny zestaw, gdy bateria jest naładowana, otrzymujesz niewielką liczbę punktów wytrzymałości. Jeśli ładujemy baterię, to po prostu odzyskujemy sobie w trakcie jeszcze tam dodatkowo punkt. Sam set sobie nie jest aż taki tragiczny, jest to klasa Argus, zmniejszone obrażenia w pancerzu oraz bez pancerza. W zbroi mamy zmniejszone zużycie wytrzymałości o 2%. W rękawicach mamy zmniejszoną szybkość ataku o 6%, ale zwiększony impet o 6%. No i w nogach mamy zwiększony koszt wytrzymałości podczas biegu oraz uników o 16%. I prezentuje się on dosyć dziwnie w sumie, lepiej wygląda to w The Surge 1 zdecydowanie. Nie podoba mi się to, że ten hełm jest taki pomarańczowy. No i klasycznie w tym odcinku również powalczymy sobie taką zbitką dwóch setów, czyli połowę seta Zola Policji Jericho, po to, żeby mieć zwiększoną regenerację wytrzymałości. No i oczywiście nogi samego Sempa, bo tu nie mamy, zmniejszony koszt podczas uników i mamy zwiększoną ilość złomu zdobywanego za likwidacji przeciwników. Jeśli chodzi o bronię, to będę walczył w tym odcinku przede wszystkim płacimiałem dragonem. Mamy dodatkowe obrażenia od nanitów, całkiem niezłe pozyskiwanie energii po 30%, no i broń jest całkiem szybka i zużywa mało wytrzymałości. Oraz będę używał jeszcze Kate 2.0. żeby odcinać niektóre kończyny, bo tu mamy zwiększone jeszcze bardziej pozyskiwanie energii, no i przy okazji mamy obrażenia elektryczne, więc też możemy stunować przeciwnika. Chciałem ogólnie powalczyć troszeczkę jeszcze wiarą brata Trumana, ale tutaj mamy za mało pozyskiwania energii, a sporo setów możemy zdobyć w tym odcinku, dlatego też chwilowo sobie to jeszcze odpuszczę. I zanim ruszymy dalej, zanim zaczniemy progresować, chciałbym wam pokazać, gdzie ten set, którego zdobyłem właśnie z tych ochroniarzy, można zdobyć. To jest pierwsza stacja medyczna w zakładzie karnym, którą fabularnie odkrywamy. I tutaj po lewej stronie zaraz, na dole, tam gdzie otwieraliśmy drzwi egzoszkieletem, mamy te drzwi, które można otworzyć dronem, rozgwiazdą. I tutaj zobaczcie, od momentu, gdy zdobędziemy drona, mamy tych dwóch ochroniarzy. Może na razie skupię się na tym, żeby jak najszybciej pokonać tych przeciwników, żeby wam pokazać. Oni mają właśnie trzeci poziom generacji, więc też całkiem nieźle można sobie na nich ulepszać ekwipunek. Mamy praktycznie przy samej stacji medycznej dwóch przeciwników i można śmiało sobie właśnie tutaj pofarmić. Oczywiście w najlepszym przypadku, jeśli wybierzecie sobie jakąś fajną, sensowną broń do odcinania kończyn, to nawet nie musicie się przejmować tymi oto właśnie skazańcami, bo możecie sobie zeskoczyć tutaj na to, jak ja przed chwilą to zrobiłem, i w środku pokonać dwóch przeciwników dosyć szybko. No i teraz, jeśli tutaj użyjemy rozgwiazdy, to mamy kolejne zejście do metra, do podziemnej części. Tutaj mamy zaraz obok egzowindę i tu możemy wejść dalej. Oczywiście na razie nie ma sensu tego robić, dolną częścią zajmiemy się dopiero później. No i dobra, moi drodzy, zajmiemy się teraz placem Kapitolu. Tutaj trzeba uważać, mamy mnóstwo nowych wrogów, mamy również mnóstwo przeciwników siedzących na dachach, którzy będą do nas strzelać właśnie z dronów, z tych takich snajperek. Jeden znajduje się zaraz tutaj przed nami, zaraz za tym budynkiem, już tam widać tą wieżyczkę i ta wieżyczka ma naprawdę duży zasięg, dlatego też starajcie się raczej mieć przy sobie jakąś zaraz ścianę. Nim zajmiemy się dosyć szybko i wtedy będziemy mogli sobie śmiało przejść dalej. Na samym początku, zanim cokolwiek zrobicie, pójdziemy tutaj na prawo. Tam zaraz w tamtym budynku przed nami znajduje się stacja medyczna. To warto sobie jak najszybciej zrobić. Schodzimy po schodkach na dół i przechodzimy na prawo. Tutaj między ciężarówkami. Zaraz obok zgarniamy niewielką stertę złomu. I teraz możemy śmiało wejść na górę, po schodkach. I tutaj, jeśli zejdziemy na dół, mamy jedną egzowindę na później, a zaraz na dole stację medyczną. Zaraz obok, z lewej strony, mamy również wejście ponownie do metra z zupełnie innej męki. Tym razie się nie przejmujemy. I teraz również w tym miejscu mamy dostęp już do setów generacji 5. Z prawej strony mamy dwóch nowych ochroniarzy, którzy mają na sobie zupełnie inny set. Są mocniejsi. Zanim zaczniemy, moi drodzy, z nimi walczyć, warto sobie tutaj podejść. Nie ściągajcie żadnym dronem uwagi, po prostu podejdźcie kawałek do przodu. Chcemy wyciągnąć pojedynczo, dlatego jak gdzieś podejdziemy wystarczająco blisko do znaku, to jeden tylko powinien na nas ruszyć. O, chodź tu, kumplo. Nie chcę za bardzo podejść do przodu. O, coś się zbagowało z nim, halo. Kumplu. No nie tak miało to wyglądać, halo, no. No nie. Unlucky. Dobra, trudno. Chcemy na początku klasycznie zbić tarczę. Skupimy się na razie na tym, żeby odciąć łapkę, bo też dostaniemy nową broń. Oraz oczywiście ramię. Używam w tym momencie Idy, żeby szybko nabić jeszcze ewentualnie stuna. Teraz możemy zmienić na draguna, mamy prawie praktycznie całą energię. I oczywiście samym dragunem nabijemy też obrażenia od nanitów. No i proszę. Cyk. Rączka dla nas. I otrzymujemy schemat, zaćmienie, ramiona, no i oczywiście nowa broń. Eksperyment 44H Ciemna Gwiazda. To jest też broń z pierwszej części The Surge, którą mogliśmy znaleźć w jądrze. Jest to broń jednoręczna jako młot, 20 impetu, 191 obrażeń, jest już ulepszona na generację 4, więc jest naprawdę nieźle. No i mamy też 45% pozyskiwania energii. Bardzo, ale to bardzo dobra broń. No i oczywiście w tym momencie już zdobywamy przedmioty generacji 5, więc jeśli chcecie sobie przyjść set na generację 5, to to jest dosłownie idealne miejsce. Nie, chciałem się leczyć, cholera. Dobra, teraz skupimy się na kolejnym przeciwniku, możemy zdobyć korpus, czemu nie? I też przy okazji, z racji tego, że on ma na sobie broń palną, to jeśli odetniecie mu korpus, to jesteście w stanie otrzymać ponownie moduł do drona. Cholera jasna, no. Cały czas brakuje mi wytrzymałości. Tak jak mówię, ten set ma zwiększoną regenerację wytrzymałości, ale nie jest ona aż tak dobra jak set ochroniarza z The Surge 1. I też, moi drodzy, ja postanowiłem, że nie będę wam pokazywał, co daje dokładnie jaki bonus z cały set. Tylko zrobię to dopiero w kolejnym odcinku, jak już zdobędę cały set i będę miał go na sobie. Będzie po prostu wygodniej, żeby nie powtarzać tego samego wątku kilka razy. No i proszę. Mamy schemat na korpus. I tu moglibyśmy w praktyce przejść dalej. Ale tam mamy ponownie robopieseły, mamy jeszcze kolejnych ochroniarzy i to jest też troszeczkę późniejsza część, troszeczkę mocniejsza, trudniejsza. Tam wrócimy dopiero później. Teraz mamy ponownie dwie ścieżki. Możemy wejść tu po schodkach, możemy przejść tutaj pod mostem. Ale tam zaraz pod mostem, zobaczcie, mamy 3 albo 4 różnych nowych przeciwników. No i ponownie, gdy tylko podejdziemy pod most, to tamta wieżyczka będzie do nas strzelać. Na górze mamy nowego przeciwnika ponownie z setem generacji 4. Ma na sobie teraz kryptonim Blask Księżyca i ma na sobie cały set Skarabeusza. W tej lokacji mamy 3 sety powracające. Mamy set Skarabeusza do zdobycia, set Likwidatora oraz set Nosorożca. To są właśnie te stare sety, które mogliśmy zdobyć w The Surge 1. Tutaj zostały troszeczkę zmienione, mają inne bonusy, no i mają ponownie premię za część oraz za cały set. Ja osobiście polecam wejść sobie tutaj z prawej strony. Tu możemy wskoczyć bez problemu na górę. I teraz z lewej strony mamy jednego przeciwnika, który ma na sobie set Skarabeusza i chyba nową broń. Nie, nie, to jest stara broń, nieważne. Ale ma na sobie set Skarabeusza bodajże. Albo Likwidatora? Zaraz wam powiem. Bo tu naprawdę jest tego mnóstwo i nie chciałbym się pogubić. Set Skarabeusza na pewno ma ten na górze, kolega. Nie, to jest stary set, nieważne. Ale mamy, faktycznie, jest nowa broń. Wzmocniony miażdżyciel. ciężka dwuręczna. To jest upgrade z tego miażdżyciela z odzysku. Troszeczkę więcej pozyskiwania energii. I tutaj też mamy możliwość zdobycia, moi drodzy, ulepszoną wersję broni montowanej pojedynczej, a konkretnie podpalacza. Mamy piracki i to zdobędziemy troszeczkę lepszy. Teraz zanim przejdziemy dalej, z prawej strony za skrzynkami mamy jeden przedmiot do zebrania, a konkretnie dużo stertę złomu metalowego. I teraz tutaj, na tym moście chcemy zająć się tym jego mościem z setem Skarabeusza, albo po prostu przebiec dalej i zawalczyć z nim w pomieszczeniu. Będzie nawet lepiej, bo wtedy nie będziemy otrzymać obrażeń od wieżyczki. Ten jego mość klasycznie ma na sobie set Skarabeusza, przy okazji ma również kryptonim. Blask Księżyca. Możemy go szybciutko wyjaśnić. Zmieńmy na draguna. No i proszę. Jest pierwszy schemat i... Blask Księżyca, chyba. Tak, dokładnie. Że nie zapomniałem. No i to jest właśnie ciężka dwuręczna broń z The Surge 1. Tylko w tym przypadku akurat jest troszeczkę lepsza, bo ma więcej pozyskiwania energii, jest szybsza niż w jedynce, zdecydowanie. No i pamiętajcie, że jest to ponownie broń z kryptonimem, więc jeśli będziemy mieli całego seta Anioł 6, to możemy sobie pokorzystać z tych broni. Teraz zejdźmy na dół. Tutaj z lewej strony mamy również przeciwników, którzy mają na sobie set z dodatku A Good, A Bad and Augmented. Mamy kilka właśnie powracających nowych kapeluszy. Warto sobie zdobyć te kapelusze, jeśli chcecie, bo to jest tak samo działają jak okularki. Możemy otrzymać dodatkowe bonusy, mimo że nie mamy całego seta na sobie i jest to kapelusz kowbojski szeryfa. Już mamy jeszcze baterię, to możemy ją zebrać. To przed nami z jednej strony jest jeden przeciwnik i zaraz tutaj obok na górze znajduje się jeszcze jeden. Warto się na początku tym gościem zająć. On ma na sobie nową broń. Jest to Tomahawk z jedynki. Z dodatku również. Tomahawk, wilczy totem, broni jednoręczna, szybkość ataku 105, zużycie energii 90%, naprawdę niskie zużycie energii i pozyskiwanie energii 45. Też mocna broń. No i tutaj mamy jeszcze jednego jego mościa. Tutaj akurat mamy z niego już wszystko zebrane, to możemy po prostu go wyjaśnić jak najszybciej tylko możemy. Nie musimy się skupiać na niczym właściwie. Ale odetniemy w razie czego, żeby mieć ewentualnie stop wolframu i tak dalej. No i pięknie. I teraz możemy przejść jeszcze kawałek dalej. Dołem jeszcze się chwilowo nie zajmujemy, bo chcemy na początku tą wieżyczkę snajperską z góry zniszczyć. Idziemy dalej. Teraz tutaj z lewej strony. Tutaj z lewej strony idzie kolejny jakiś ziomeczek. On na sobie nie ma ponownie nowego seta jeszcze. Cholera, ja bym chciał jakoś pojedynczo z nimi walczyć, ale patrzę, że to nie będzie takie proste. Załóżmy draguna. Dragon szybciej sprzątnie tych wrogów. W tej lokacji mamy największy właśnie problem związany z tymi przeciwnikami, bo jest ich tutaj mnóstwo. I tutaj mamy nowego wroga, który ma na sobie właśnie podpalacz, ulepszoną wersję i ma na sobie cały set likwidatora. Poczekajmy na wytrzymałość. Kiedy jeszcze z dołu ktoś przyszedł? Jest przegrzany podpalacz. Czy ja w ogóle dostałem schemat, czy nie? Tak, jest. Schemat na set likwidatora, oczywiście. Przegrzany podpalacz. To jest ponownie ulepszona wersja zwykłego pirackiego podpalacza. Też ma obrażenia od ognia, tylko ma troszeczkę więcej obrażeń od ognia. Ma również wyższe pozyskiwanie energii, tylko oczywiście zużycie wytrzymałości jest troszeczkę wyższe, no ale wiadomo, mimo wszystko warto. Naprawdę bardzo mocna broń. Zaraz z prawej strony mamy notatkę kolejną. Władza w ręce ludzi. Up there in the clouds. Tam w chmurach to jest właśnie informacja dotycząca ruchu oporu. I ten ruch oporu możemy faktycznie znaleźć w Cloud 9. Zejdźmy teraz na dół. Zaraz przed nami otworzymy sobie kolejny skrót do stacji medycznej, tej pierwszej. I tutaj wystarczy zejść na dół. I zaraz z prawej strony mamy stację medyczną. Całkiem przyjemny skrót. Tutaj zaraz z prawej strony mamy jeszcze dwóch wrogów. Nie mają na sobie żadnego nowego seta, ale tam zaraz z tyłu, za jedną skrzynką, znajduje się wróg z ponownie nowym setem powracającym z pierwszej części, a konkretnie z nosorożcem. Uwaga, bo on ma 4. poziom też. Okej, podejdźmy, ściągniemy jego uwagę. Nie ma nowej brodni żadnej, więc skupcie się po prostu na elementach, które chcecie ewentualnie zdobyć. Tak jak w tym przypadku, w tej części set nosorożca jest naprawdę niezły. Polecam. No i proszę, kolejny schemat. Zaraz przed nami przy śmietniku zgarniamy akumulator podtrzymujący, czyli w tym przypadku wody implantów, a tu na górze po schodkach mamy kolejną skrzynkę i zgarniamy z niej nowy implant dynamo energetyczne. Zwiększa energię zdobywaną poprzez udane ataki. Świetny implant, wymaga od nas 7 zużycia rdzenia, ale jest zdecydowanie genialny, jeśli chcecie zrobić sobie build pod wysoką ilość samej energii. Jest kilka takich naprawdę niezłych setów. Wracamy na górę i teraz tak, jeśli chcemy progresować dalej, ponownie pójdziemy na lewo i wchodzimy do Cloud 9, ale warto na początku wjechać tutaj windą, właśnie tą exo windą na górę. Sprzątniemy sobie ziomeczka, który używa tej całej wieżyczki. Przy okazji wyczyścimy sobie dalszą tam część lokacji. Tutaj zaraz z lewej strony mamy dwóch przeciwników. Zanim zaczniemy z nimi walczyć, możemy sobie otworzyć tutaj te drzwi. I od razu z lewej strony mamy jednego wroga. I mamy właśnie jedną wieżyczkę snajperską. Jeśli wyłączymy, to teraz mamy spokój. Możemy sobie śmiało czyścić lokację. Tutaj z lewej strony jeszcze nie przejdziemy, bo nie posiadamy linki. I zaraz obok zardzewiały złom. Tutaj zaraz obok mamy jeszcze jednego wroga z setem Skarabeusza. Możemy zdobyć korpus. Ma również na sobie kryptonim Blask Księżyca, jeśli się nie zdobyliście. Ach, te manity, świetne. Tyle z darma obrażeń. Mam nadzieję, że go za szybko nie zabiję. Może zmienię na razie na Iwę. Ona poszło. Mamy schemat na korpus. Przejdźmy teraz dalej. Zaraz z prawej strony mamy jeden ukryty przedmiot. Nic ciekawego. Klasycznie sterta złomu. I tutaj z lewej strony ponownie kolejna sterta złomu. No i tak naprawdę, moi drodzy, jeśli nie chcecie walczyć z tymi wszystkimi wrogami, to możecie teraz tutaj zeskoczyć sobie na dół i z prawej strony wejść do Cloud 9. Do baru. Ale my oczywiście zawalczymy tutaj z wrogami, zdobędziemy kolejne sety. Mamy jednego wybuchającego bota. Mam również jedną wieżyczkę. Chciałem zająć się wieżyczką, ale gra mi jakoś nie pozwala. Tutaj mamy jednego przeciwnika ze setem Skarabeusza oraz Omni Assemblerem. Jeśli nie pamiętacie, to jest to ponownie broń z DLC A Walk in the Park z The Surge 1. pięknie. Teraz skupimy się na tobie, gościu. Daj mi hełm. I brakuje tylko nogi Skarabeusza. No i mamy przenośny Omni Assembler. Ciężka dwuręczna, pozyskiwanie energii 100%, czegoś tak o 95. Nic specjalnego. Wydaje mi się, że w jedynce był lepszy. Teraz przejdźmy na lewo. Tutaj mamy kolejnego jegomościa z setem Nosorożca. Mamy hełm zdobyty, możemy skupić się na korpusie teraz, tylko go wyciągnijmy, żeby nie walczyć z dwoma wrogami jednocześnie. Jednak nie wyciągnę, mogłem strzelić dronem. Kolejny motow. Dobra, jest korpus. Tutaj jeszcze skrzyneczka z omni ogniwami. Mamy kolejnego jegomościa z setem likwidatora. Ponownie korpusu nie mamy, to możemy zdobyć. Śmieszny jest ten atak właśnie tą bronią pojedynczą, bo ona jest, zobaczcie, jaka szybka. Okej, nie mamy wytrzymałości, poczekajmy. Bardzo dużo elementów tutaj do upgrade'ów dostajemy, naprawdę. Tak łatwo i szybko można ulepszyć sobie ekwipunki. Jeszcze z lewej strony ogniwa. Teraz na górze mamy jeszcze jednego gościa z setem Skarabeusza. Możemy zdobyć ostatnią część. No i proszę, jest schemat na nogi. Tutaj zaraz z lewej strony zgarniamy obwody implantów. I pozostała tylko ostatnia część, czyli tutaj mamy dół, zaraz pod mostem. I mamy całą lokację wyczyszczoną. Tu jeszcze jeden jegomość z setem likwidatora. Nie mamy jeszcze chyba hełmu i nóg. Dokładnie, jeszcze hełm i nogi. I cały set będzie załatwiony. Przechodzimy między skrzynkami, uwaga, bo to na dole znajduje się od razu bot. I tutaj mamy trzech wrogów, którzy zawsze się ze sobą liszują. Nie da się jakoś sensownie z nimi zawalczyć pojedynczo, niestety. Bardzo mi przykro. Czy ja będę w stanie jakoś się sensownie kumplu wyciągnąć, czy nie bardzo? Chyba nie bardzo. Oni też patrolują tutaj teren. Mamy jednego z gościa z setem Skarabeusza. Cały set Skarabeusza już mamy, to możemy się skupić na tym, żeby go po prostu szybko wykończyć. Pięknie. I teraz zajmiemy się tymi dwoma jegomościami. Nie rozumiem, nie. I tutaj mamy jeszcze nogę likwidatora i mamy już ponownie kolejny cały set załatwiony. Wytrzymałość. No i pięknie. I teraz tak naprawdę brakuje tylko dwóch części seta Aide zaćmienia oraz dwóch części seta Nosorożca. I to oczywiście sobie po farmie, poza odcinkiem. No i jeśli pójdziemy kawałek prosto, to jesteśmy ponownie na samym środku Placu Kapitolu. Tu wszystko już mamy wyczyszczone. Jeszcze jedna ciekawostka, tutaj z prawej strony zaraz za skrzynkami mamy sporo kwasu. I tam mamy ponownie zejście dodatkowe do metra. Wrócimy tam klasycznie później. I tutaj jeszcze pod tym zaraz mostem, właśnie tutaj w tym kontenerze, jeszcze z lewej strony mamy ogniwa, z jakiegoś przeciwnika po prostu. Tutaj w kontenerze, zaraz w skrzynkach, zgarniamy niewielką stertę metalowego złomu. I tyle. Wyczyszczone. Teraz możemy śmiało ruszać do Cloud 9 i tam pogadamy sobie jeszcze z NPC-tami. Już w tym odcinku walczyć nie będziemy. Mamy sporo dialogów. Mamy też sporo fabuły. Mogę tu przeskoczyć? Mogę. Dziękuję bardzo. Wejdźmy do środka. Tutaj zaraz z prawej strony możemy użyć albo egzowindy, albo po prostu wejść po schodkach, nie ma znaczenia. I tutaj mamy jednego ochroniarza, z którym możemy pogadać. You looking for the party? Go right ahead. Normally I'd have to frisk you, but what's the point anymore? People up there are too numb to worry at this point. They want to forget whatever's going on down here. You'll meet a lot of kooks up there asking you for favors. Bunch of needy pansies. No i jeśli chcemy wejść do baru, idziemy na prawo. Tutaj mamy jeszcze drzwi. Niestety nie da się ich otworzyć. Są zepsute. To dopiero później. Jest to ponownie strefa bez działań bojowych. Nie możemy atakować, możemy pogadać z każdym. Ewentualnie, jeśli chcecie, to możecie sobie potańczyć z innymi ludźmi. I pora, moi drodzy, na dialogi. Dialogi, mnóstwo dialogów, mnóstwo fabuły, mnóstwo nowych questów. Jeśli chcecie tego słuchać, bo macie dość, to zawsze możecie sobie ewentualnie skipnąć. Pogadajmy ze wszystkimi dookoła. Na początku zaczniemy sobie tutaj rozmowę z samą Yoko. Z prawej strony zaraz stoi przy tym. Przy ławeczkach. Już się robi, maleńka. Jeśli przejdziemy sobie kawałek dalej, mamy ponownie panią Black, przywódcę łowców. You following me around? I told you already, the monster belongs to me. Co tu się dzieje? Taking care of business, what's it look like? Me and my guys are just about to kill the beast swiftly and mercilessly. So don't even try to mess with us. All hell's breaking loose at Gideon's Rock. But don't count me out yet. This battle's far from over. Kim jesteś? Name's Black, Jordan Black, aka the Huntress. Mess with me and it'll be the last name you ever hear. Czemu tu jesteś? A good general always has to look at the big picture, kiddo. Can't do that when you're right in the middle of the action. I'm having a hard enough time coordinating my troops as it is. Looks like my hunters have lost the plot. Once we're done with this job, I'm gonna kick their asses from here to the bloody moon. But right now, I've got bigger fish to fry. Może powinniśmy połączyć siły. I told you before, the monster belongs to me. But if you go out there anyway. You're welcome to kick the other hunters' asses. Tell them Jordan sent you. I'll be keeping an eye on you. No i Jordan tutaj ma rację, faktycznie. Część z łowców straciła może nie tyle co tożsamość, co po prostu zaczęło im odbijać. Jak przyjdziemy do Gideon's Rock, to z niektórymi będziemy mogli pogadać, a niektórych będziemy musieli po prostu pokonać. Tutaj zaraz obok mamy Dana, brata Yoko, która znajduje się właśnie po drugiej stronie. Hey, you there, the blurry one. I'm so smashed, I can't keep my mouth shut. I just keep blabbing on and on and on and on. It's like a catch-20-something. Everything's going to hell, you know. I can't switch my brain off no matter how hammered I get. Co ci się stało? I'm not even sure. You know, nothing makes sense. Okay, my company got this contract with AID a couple days ago. Earned myself some big bucks. But all I had to do was find a bunch of sick kids and get them sent to AID command to have their defrag cured. It's just that, you know, I never heard back from any of them. Now, I just want to spend my cash and turn off my brain. Now, I gotta stop thinking about those freaking kids. O samych dzieciach wspominał nam właśnie Warren. Dlatego też ruszył do dowództwa Aide, żeby dowiedzieć się, co się z nimi stało i znaleźć różne dokumenty. No i Dan był osobą, która dostarczała dzieci do badań. Dowiemy się, co się stało. Oh, wow, that's awesome. You're doing me a real solid. Nie martwicie się, co się dzieje ze światem? I have bigger stuff going on in my world. Opowiedz mi sobie. Hey, see that crazy chick over there? That's my sister. Haven't talked to her in 2 years. Good riddance. Jak trafić do dowództwa Aide? It's that old R&D facility right next to the evacuation camp. They just follow the smell of desperation and they find it. Może powinien z nią porozmawiać. Sorry, but you don't know my family. That's not gonna help. Pogadam z nią. Tell her she shouldn't have been born, like ever. No i w sumie tyle. See ya. Jeśli zapytamy, gdzie jest jego siostra, no to oczywiście powie nam, że po drugiej stronie. No i mamy nowego również questa. Musimy dowiedzieć się, co się dzieje z dziećmi w dowództwie Aide. Zaraz obok mamy wejście do takiego małego magazynu. I tutaj zaraz ze skrzyneczki zgarniamy dużą stertę złomu. W sztukach 2. Zaraz przy samym barze mamy Kyla Baxtera. Jeśli dalej nie połączyliście wątków, zobaczcie z lewej strony na krzesełku, na tym taborecie mamy głowę Iron Mouse'a. To jest właśnie ten jegomość. I know what you're about to ask, so how about I just go ahead and save us both some time, eh? Yes, I really am Kyle Baxter, the one, the only, the incomparable Iron Mouse. And no, despite my shredded torso, perfectly chiseled jawline, and brilliantly glistening teeth, I'm not really a superhero. I only played him in 8 movies. Oh, and yes, I am still on the dating market. Trochę przypominam takiego Tonego Starka po roku w Rosji, nie? Powinnam cię znać? Pardon me? Of course you should know me. I'm Kyle Baxter. The Kyle Baxter. Don Hackett's Creo newsletter called me the last movie star. Are you trying to insult my artistic integrity? Because that's never worked. And don't try begging me for an autograph. I'm retired now. Jesteś człowiekiem czy myszą? Both. Obviously. If you want to find out more about the amazing adventures of Iron Mouse, TM, go to the comic book store in Port Nixon. That's where I always wait for my fans. Where my fans always wait for me. Czemu przestałeś być aktorem? I never quit acting. Acting quit me. Those bastards at the studio replaced me with some smarmy AI dummy. Damn piece of scrap never even joined the actors union. They said it was because of my so-called drug problems and chronic paranoia. But we both know they always had it in for me. Remember, tough as iron, quiet as a mouse. No i tutaj faktycznie nawiązują do Carbon Cata, czyli do wersji AI jednego z wilanów samego Iron Mouse'a. No i w tym momencie również Kyle Baxter powiedział nam o tym magazynie Iron Mouse'a w porcie Nixon. Będziemy musieli tam skoczyć, będziemy musieli znaleźć tam jedną rzecz i potem to wrócić, pogadać z nim ponownie. Żeby sobie w tym momencie jeszcze pogadać na szybko z samym DJ-em Talą. Przed chwilą znaleźliśmy notatkę o ruchu oporu. No i przy okazji również sam złomek podał nam wcześniej hasło. Yo, what are you doing just walking into my inner sanctum? I don't even know if I can trust you. Tell me the password or get lost. Mam nadzieję, że pamiętacie. Hasło brzmi klucznik. Well, what do you know? You passed the test. Looks like you've got good contacts. You might be just what the resistance needs. Jak mogę pomóc ruchowi oporu? Our numbers are still low. There needs to be a groundswell. We have to send a signal. Tell people to mobilize. But we're not going to do it over the airwaves. Can't trust modern tech. Not anymore. Wchodzę w to. In that case, welcome to the resistance. I see you already have a graffiti drone. Sweet! That should make things easier. Now all you gotta do is leave the new resistance symbol all around Jericho. Czym jest ruch oporu? We're a group of top secret underground freedom fighters. So shush. Everything going on around us started with a power surge at Creo. After that, those damn nanites were unleashed. But there's more to it. Much more. The government is trying to cover something up. Something big. We have to fight the system with everything we've got. Jeśli graliśmy w The Surge 1, to możecie sobie mniej więcej połączyć wątki, o czym on dokładnie w tym momencie mówi. Opowiedz mi o imprezie. I organized this rave myself. Needed a place to hide in plain sight. We even have an open bar. Just tell the bartender, DJ Tala sent you. Drinki? Wezmę jednego na drogę. Yeah, right. One. That's what they all say. Wytłumacz, co mam zrobić, szefie. This is top secret stuff, champ, so zip it. All we need is a straight and simple paint job. Our founder, Dr. Chavez, chose the resistance symbol. It's this branch thingy with leaves. Seems to hold special meaning for her. Just use your drone's spray can module to leave our symbol wherever you go, to spread our message. Come back and report to me regularly. The revolution will prosper. No i to jest niestety najgorszy quest, jaki możecie zrobić. Musimy nastrojować tagi, graffiti w dzielnicach Jericho. Dosłownie w każdej dzielnicy, czy to w porcie, czy to w centrum i tak dalej, tak dalej. Mamy chyba 6 albo 7 punktów, na których musimy namalować graffiti i po tym otrzymamy nagrodę w postaci MG Stirgila, jednej z ciekawszych broni z The Surge ponownie jedynki. No i oczywiście jeśli chodzi o Dr. Chavez, to jest dokładnie ta Dr. Chavez z jedynki i ona wybrała ten cały symbol gałązki na symbol ruchoporu. Teraz możemy pogadać z panem Barbanem, czyli konkretnie z Highballem. Ah, a new face. Haven't seen one of those in a while. We have some quite intriguing guests at this party. Too rich to worry, too poor to leave. Not me though. I'll be long gone when the proverbial shit hits the fan. A man of my caliber requires the most exquisite piece of armor available. Sadly, my previous supplier was brought down by his lofty ambitions and the tip of a hunter's blade. Guess nobody else has the guts to go out there and do what needs to be done. Mogłabym pomóc. Okay, but it's not gonna be easy. I should have told you before asking for help, shouldn't I? Don't worry, you'll do just fine. You know those gorgeous robot statues they have at Gideon's Rock? Their armor is simply impeccable. 24 carats of pure protection. Of course, you'd have to strip them for every single part. Mint condition. I think that goes without saying. I nie do końca tak naprawdę to tak działa, no bo to jest tak samo jak w przypadku questa samego Warrena. Czyli musimy zdobyć cały set gai i go stworzyć, a potem mu sprzedać, czyli przekazać mu cały ten set. To zrobimy sobie w przyszłym odcinku, gdy ruszymy do Gideon's Rock. Załatwisz mi nieco błyskatini? Well, well. Looks like Yoko's found a new admirer. Beware of that girl, my friend. She'll have you for breakfast. No i teraz będziemy mogli pogadać z samą właśnie Yoko, bo otrzymaliśmy błyskatini. Any luck stripping those statues? Opowiedz mi o imprezie. Sure thing, buddy. What do you need to know? DJ wspomniał o darmowych drinkach. Him again. They are not free, okay? He just never pays his tab. Myślisz, że to koniec świata? Whatever. When you get to my age, every day feels like the end of the world. Opowiedz mi o sobie. Name's Highball. I'm just a humble barkeep with a heart of gold. Now all I need is the armor to go with it. Opowiedz mi o Iron Mouse. What? The actor? Kyle Baxter? He's a bit of a handful. Don't fall for his squeaky clean image. That guy's been in love with his own reflection for years. Opowiedz mi o łowczyni. Fine woman, that one. We have a bit of history. Don't tell my wife, okay? Opowiedz mi o robocie. That's a real robot? No kidding? I thought it was just another drunk cosplayer. Tutaj mówię o Haroldzie. Z Haroldem sobie za chwilę również pogadamy. Opowiedz mi o nudziarzu. He's a quiet one, that's for sure. But you know what they say. Silent, but deadly. We should keep an eye on him. Opowiedz mi o szalonej lasce. Bundle of fun, eh? Can't stand her shtick. Stay strong. I teraz jeszcze możemy z nim pogadać, bo mamy opcję szczególnych towarów dla specjalistów. You're Creo certified, eh? Fancy. Fixing broken robots all day sounds like my kind of job. Alas, I only deal with broken souls. Wait, I got something that might be of use to you. No i możemy od niego kupić ponownie nowy schemat na ramiona, tym razem Anioła 6. Warto sobie to kupić jak najbardziej. Możemy również kupić nowy kostur, a konkretnie rozjemcę Całkiem niezłe statystyki, niezły kostur. No i mamy również earshot XD1, czyli ponownie hełm, który działa jako okularki, słuchawki i mają całkiem niezłą obronę oraz samoodporności. Come back if you find more parts. That stuff's worth its weight in gold. No i na razie, jeśli chodzi o Highballa, to tyle. Wrócimy do niego, gdy zdobędziemy set, bo mamy właśnie kolejny quest. Zaraz z lewej strony mamy Gerarda. Gideon's Rock is right behind the gate. There's a colossal man-eating beast out there, and a lot of hunters playing war. Sounds like a recipe for disaster, if you ask me. I tutaj mamy po prostu taki jeszcze backstory dotyczący samej bestii. Możemy również pogadać z panem Haroldem. Rebooting OS. Ah, good day to you. I'm Harold. You seem to have caught me with my firewalls down. How embarrassing. I am in charge of scouting capable warriors willing to hunt down a massive creature at the artificial wildlife resort, Gideon's Rock. Please excuse the system malfunction. My network has been hacked. A mere human wouldn't comprehend. Potrzebni są wojownicy do zapolowania na potwora? My master, John Gutenberg, has out of his mind with worry about Jericho City's night problem. He's been working 24/7 to find a way out. Whoever delivers the brain of the strange creature wreaking havoc at Gideon's Rock will be rewarded amply. I have already hired Miss Black and her jolly band of mercenaries over there. However, they have been ineffective so far, apart from stabbing each other in the back. I mamy teraz też właśnie potwierdzenie, że niektórzy łowcy oszaleli i zaczynają sobie po prostu wbijać nóż w plecy. Zabić potwora i przynieść mózg. Zrozumiano. Be warned, friend. If you don't succeed in your mission, the nanites will be unstoppable in no time. Even I won't be able to fight back much longer. Luckily, my existence is of no importance. I'm just a soulless automaton, after all. Slay the fiend and deliver its brain to the Creo Institute of Technology. That's all I ask, friend. Wiemy też przy okazji, że Johna Gutenberg żyje i to właśnie on wystawił nagrodę za samą bestię. Fajna impreza? Sorry, my small talk routines are damaged. Proszę opowiedzieć mi o problemach z hakowaniem. I am a cloud-based silicon ballet operated at the Creo Institute of Technology. I can download into different robotic host bodies. An external force is currently trying to compromise my system integrity. I don't know how much longer I will be able to fight back. Mam wizję dziewczynki imieniem Athena. Athena? How peculiar. My master had a grandchild by that very same name. She went missing after a... Oh wait. Access denied. Excuse me, friend. I won't be able to divulge that information until my hacked databases are repaired. Good luck out there, friend. Initiating recovery mode. No i mamy kolejnego questa, zabij nitowego mutanta i wytnij jego mózg. I przy okazji dowiedzieliśmy się co nieco prawdy o samej Athenie. Wiemy, że Athena jest wnuczką Johna Gutenberga. Wiemy, że John Gutenberg żyje i będziemy mogli się z nim spotkać. Tylko na początku musimy pokonać bestię i wyciąć jej mózg. No i teraz tutaj jeszcze z lewej strony możemy wrócić z powrotem do Yoko. Mamy Buscatini, możemy z nią pogadać. So you... Huh? Oh, I'm not thirsty anymore, but OMG, I'm so hungry I could eat a horse. Czym mogę pomóc? The snacks at this party suck balls. I wouldn't finger this food for $1,000,000. But man, am I starving. If this is really the end of the world, I want to pig out, goddammit. I need meat. Real meat. Special meat, you know? Jasne, łapię. Awesome. Buy the prime meat at Petty's Delicatessen, okay? It's the best butcher shop at Port Nixon. Nie martwicie się, co się dzieje ze światem? Have that noise. Who cares if the world ends? I'm rich as sin. Opowiedz mi o sobie. Had a row with my brother. Whatever. Let that old stick in the mud sulk for all I care. He cray cray. Może powinnaś porozmawiać ze swoim bratem. And maybe you should learn not to meddle in other people's affairs. Twój brat mówi, że nie powinnaś była się urodzić. Shouldn't have been born? WTF, we're twins. No i ogólnie mięso mamy. Penny mięsa mamy, bo spotkaliśmy ją, znaleźliśmy to mięso w chłodni. Wystarczy wyjść z dialogu i pogadać z nią raz jeszcze. I'm hungry AF. Did you get my snacks? Did you? Jasne, nie chcę wszystkiego na raz. Effin finally. Oh. That was some good shit. Sorry, no leftovers. No i tyle. Rozkosze cielesne ukończono. I otrzymujemy 5 dużych stert metalowego złomu. To jest chyba 1000 jednostek dokładnie, czyli mamy 5000 złomu. Całkiem spoko. No jeśli chcecie, to możecie jeszcze na samym końcu pogadać z Danem ponownie, bo mamy jeden dialog. Ale to nie jest nic specjalnego. Twoja siostra mówi, że jesteście bliźniakami. Yeah, right. I was born first, and there's nothing Yoko can do about it. She's a snake, I tell you. No i tyle. Teraz możemy właściwie ruszyć jeszcze tutaj na lewo window. I potem, jeśli chcecie progresować dalej, to lecimy do Gideon's Rock. Z prawej strony zaraz mamy jeszcze stację medyczną, można sobie jak najbardziej blokować. Do centrum Jericho. Tutaj wychodzimy na zewnątrz, bo mamy do zdobycia jeszcze kilka notatek. No i oczywiście możemy sobie otworzyć kolejny skrót do stacji medycznej. Zaraz obok samego przejścia tego całego checkpointu Aide. Schodzimy na dół. Od razu przy wyjściu właśnie mamy notatkę. A massive gentrification initiative transformed Jericho City's former red light district into what's now known as Gideon Plaza. Explore hundreds of galleries with brightly lit windows, buy everything you'll ever need, and enjoy miles of malls to treat yourself. And if you remember this district from the good old days, why not buy your wife a gift? This time without remorse. Czyli wiemy, że centrum, właśnie to cała plaza, to była kiedyś dzielnica Czerwonej Latarni. A teraz stała się takim małym centrum handlowym. Przejdźmy teraz na lewo. Tutaj zaraz zobaczcie, jesteśmy nad checkpointem. I faktycznie, jeśli przejdziemy tutaj kawałek dalej, to stąd będziemy mogli zeskoczyć ewentualnie na dół, jeśli chcecie. Zaraz z lewej strony mamy kolejną skrytkę z łupami. I tutaj zgarniamy stertę metalowego złomu. The evacuation of Jericho City is complete. The scanning gates will be closed. All remaining individuals are obliged to stay inside their homes until the curfew is lifted. Individuals on the streets will be prosecuted. Całe miasto zostaje w tym momencie zamknięte i faktycznie musimy uważać. I tutaj na górze z lewej strony mamy kolejną notatkę. Początek końca. They've installed scanner gates everywhere. It's like we're nothing but lab rats now. This is the end game. They always wanted a way to segregate us. Now they finally got their wish. This is going to get worse. Much worse. Soon they'll kill us off one by one. It always starts like this. I can't wait any longer. There are still some secret escape routes. I have to get out of here. I zaraz po lewej stronie możemy wejść do budynku. Tutaj zaraz zgarniamy niewielką stertę metalowego złomu i otwieramy egzowindę. No i proszę. Jesteśmy przy stacji medycznej, zaraz koło checkpointu. I tutaj możemy sobie ewentualnie wejść na zewnątrz i pofarmić, albo wracać z protem tutaj na górę i lecieć do Cloud 9. Ale oczywiście Gideon's Rock zajmiemy się dopiero w przyszłym odcinku. Z mojej strony to było tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Piszcie w komentarzach, co myślicie, piszcie jakieś sugestie. A ja obecnie żegnam się z wami. Na razie, trzymajcie się. Cześć.